Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Klaudia Domagała. W Polsce pracownik socjalny będzie mógł odebrać dziecko bez wyroku sądowego. 22 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa ta wprowadza kontrowersyjne zapisy dotyczące tzw. przemocy ekonomicznej. Artykuł 12a wprowadza nieograniczone pole do interpretacji pracownikom socjalnym, którzy będą mogli odebrać dziecko bez wyroku sądowego. Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi na przykład, że odebranie dziecku telefonu bądź odebranie mu kieszonkowego wpływa na jego zagrożenie jego życia lub zdrowia, na przykład zdrowia psychicznego, będzie mógł odebrać dziecko rodzicom. To, że rząd PiS i suwerennej Polski przy współpracy PO wysadziły polskie sądownictwo, nie oznacza, że urzędnik teraz może stać ponad sądami. Konfederacja chce naprawić wymiar sprawiedliwości i zakończyć Rzeczpospolitą urzędniczą. Marta Czech. Szanowni Państwo, no ta nowelizacja jest przykładem kolejnej odsłony festiwalu hipokryzji w wydaniu PiS-u i ziobrystów. No niestety przypomnijmy sobie, jak zaklinał się PiS jeszcze kilka lat temu, mówiąc, że na pewno nie będzie zabierał dzieci rodzicom z powodu ubóstwa. Tymczasem z czym mamy do czynienia dziś? To hasło, które widniało na sztandarach jeszcze kilka lat temu, zostaje dzisiaj podeptane, a wystarczy przytoczyć choćby jeden z artykułów tygodnika Do Rzeczy, który mówi o tym, że pracownica MOPS-u po raz pierwszy wezwana do pomocy rodzinie brutalnie przy asyście policji, przy asyście pogotowia ratunkowego bezdusznie odebrała dwójkę dzieci samotnej matce. Takich przykładów zarówno w mediach, jak i w różnych programach reporterskich mamy napęczki. Ale chciałabym się jeszcze skupić na nowym pojęciu, jakie wprowadza ta nowelizacja. Oprócz istniejących już rodzajów przemocy istniejących w polskim prawodawstwie, czyli przemocy fizycznej, przemocy psychicznej czy przemocy na tle seksualnym, zostaje wprowadzone pojęcie tak zwanej przemocy ekonomicznej. I wydawałoby się, jest to całkiem trafne pojęcie, tylko PiS tu się znowu pomyliła. Ostatnio te pomyłki mu się zdarzają, bo nawet pan Jaki zgłosił taką pomyłkę w przypadku głosowania w Europarlamencie, jeśli chodzi o liberalizację i przedłużenie tej liberalizacji handlu towarami rolno-spożywczymi z Ukrainą. I tutaj wydawałoby się, ta pomyłka nastąpiła znowu, bo my mamy przemoc ekonomiczną w naszym kraju, tyle że nie na poziomie rodziny, a na poziomie kraju. Bo czymże jest ten bardzo okrajający nasz budżet domowy fiskalizm? Czymże były lockdowny? Czymże jest nieustanne zadłużanie Polaków? Czymże są kolejne wprowadzane i rozbudowywane podatki i uległość wobec Unii Europejskiej, jak nie właśnie przemocą ekonomiczną wobec Polaków, która ma za zadanie nas po prostu zubożyć? Tyle że szuka się tu winnego i po to jest ta nowelizacja. Tak jak w przypadku inflacji winnym jest czy to wojna, czy to Putin, tak w przypadku biedy mają być winni rodzice. Polskie rodziny, proszę Państwa. To jest skandal i to jest tradycyjna spychologia pisowska, którą ten rząd uprawia już od lat, kolejną kadencję. Natomiast na czym należałoby się jeszcze skupić przy tej okazji? Trzeba przeprowadzić gruntowną reformę sądownictwa. Nie może być tak, że byle urzędnik socjalny jest ponad sędziów, ponad sądownictwo, ponad prawomocne wyroki sądu. To jest niedopuszczalne, proszę Państwa. To z jednej strony jest taki triumf władzy i tej Rzeczpospolitej urzędniczej, a z drugiej strony PiS próbuje i władza tuszować swoją nieudolność i swoje być może wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia władzy, która okazuje się być słaba wobec silnych, a bardzo silna wobec słabych. I to wszystko kosztem rodzin polskich, kosztem rodziców, kosztem dzieci, które cierpią najbardziej w przypadku tak brutalnych i bezdusznych procederów przeprowadzonych przez urzędników socjalnych. I jest to naprawdę z dużymi konsekwencjami dla ich psychiki, które niekoniecznie, z którymi niekoniecznie mogą sobie poradzić w dorosłym życiu. Dlatego jako Konfederacja powtarzamy niezmiennie, tak dla reformy sądowniczej w Polsce, gruntownej reformy sądowniczej, tak dla swobodnego decydowania o wychowaniu dzieci przez rodziców i bezwzględne tak dla kary śmierci dla morderców, zwłaszcza morderców dzieci. Ale mówimy nie, nie dla tolerowania wszelkich patologii w rodzinach oraz nie dla dyktatury urzędniczej
państwowych przedstawicieli, którzy bezdusznie potrafią traktować najmłodsze pokolenia. Zapraszam Witolda Stocha. Szanowni Państwo, podsumowując, należy stwierdzić, że Konfederacja stanowczo sprzeciwia się dyktaturze urzędnika w polskich rodzinach. Nie może być tak, że przez jakiś gorszy dzień, złą decyzję, złą interpretację urzędnika będą cierpiały na tym dzieci, będą cierpieli na tym rodzice. Zawsze to wyrok sądu powinien być tą instancją, gdzie decyduje się o tym, czy dziecko ma zostać odebrane rodzicom, czy nie. To musi być potwierdzone wyrokiem sądu, który ma czas na rozprawie, aby rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. Decyzja urzędnika podejmowana ad hoc szybko może być często błędna i może być tragiczna w skutkach. Opowiadamy się za tym, żeby to rodzice w większym stopniu mogli decydować o swoich dzieciach, bo to są ich dzieci, a nie dzieci państwowe, to nie są dzieci publiczne, to są dzieci, które są dziećmi rodziców, to oni są odpowiedzialni za ich wychowanie. Państwo musi ich w tym wspierać, a nie nasyłać urzędników na nich w przypadku na przykład właśnie biedy, bo ta definicja przemocy domowej rozszerzana właśnie na przemoc ekonomiczną może się okazać, że będzie pretekstem do odbierania dzieci rodzicom, którzy po prostu nie radzą sobie, a często nie radzą sobie przez decyzje rządu, przez decyzje dotyczące coraz to wyższych podatków czy opłat, które powodują, że rodzice mogą ciężej wiązać koniec z końcem. Opowiadamy się za tym, aby tak zreformować sądownictwo w końcu, aby sądy szybko podejmowały decyzje, a nie żeby przerzucać decyzje z sądów na organy wykonawcze, na urzędników, którzy mogą się pomylić bardziej niż sąd, który rozważa te sprawy na rozprawie w sposób taki bardziej spokojny i wyważony. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania do nas? Pomysł 800+ nie ma naszego poparcia. Uważamy, że to jest kolejne rozdawnictwo, które powoduje coraz to wyższą inflację w Polsce. Wszystko, co jest niby dawane, jest jedną ręką dawane, ale drugą ręką jest zabierane z naszych kieszeni. Ta licytacja jest po prostu okropna, prowadzi nas w kierunku Grecji, Wenezueli. To musi się w końcu skończyć. Konfederacja ma przygotowane ustawy, które przygotował Sławomir Mentzen. One jeszcze są w konsultacjach, ale za niedługo będą opublicznione. I te ustawy spowodują znaczące obniżki podatków. I w tym kierunku trzeba iść, nie rozdawnictwa i po cichu zwiększania podatków. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na przykład podatek od plastiku ma wzrosnąć 20-krotnie teraz. To wszystko się odbija na cenach. Trzeba obniżyć podatki, proste, niskie podatki. I ze wstępnych wyliczeń wynika, że osoba, która będzie zarabiać 4000 zł miesięcznie, dzięki naszym obniżkom, miesięcznie zyska 333 zł. Czyli to jest więcej niż to 300+, które będzie musiało potem zapłacić w dodatkowych podatkach. Dokładnie, jeszcze dodam, że wszelkie ulgi mają tę przewagę nad rozdawnictwem i redystrybucją, że nie pochłaniają ogromnych kosztów, jakie zżera nam aparat i ta machina urzędnicza, prawda? Więc to jest. Dziękuję.